Grzegorz Boratyn, to są aktualności. Witam i zapraszam na skrót najważniejszych tematów dnia. Rusza lato w regionach. Jako pierwsza widzom z całej Polski zaprezentuje się Dukla. Warto Podkarpacie wziąć pod uwagę, jeśli planujemy urlop, a przynajmniej jego część. Okuliści z Rzeszowa z pomocą dla dzieci we Lwowie. Chcemy pomagać naszym rodakom zamieszkałym w Lwowie. Nowoczesne technologie w turystyce wiejskiej coraz powszechniejsze. To była piękna sobota, późnym popołudniem trochę popadało, ale już czuć zbliżające się wakacje. A my dziś zaczęliśmy lato w regionach. Co tydzień w TVP3 Regionalna dziennikarze Telewizji Polskiej będą pokazywać najbardziej atrakcyjne turystyczne miejsca w Polsce. Ten cykl rozpoczęła Telewizja Rzeszów. Zapraszam do Dukli, gdzie jest Marcin Pawlak. Lato w regionach to cykl programów, w których będziemy starali się przez całe wakacje przekonać nieprzekonanych do tego, że warto Podkarpacie wziąć pod uwagę, jeśli planujemy urlop, a przynajmniej jego część. Jest tutaj wiele ciekawych miejsc do odwiedzenia, bo to bardzo różnorodny region, a my będziemy większość z tych miejsc chcieli pokazać widzom w całej Polsce. Dlatego już dziś po raz pierwszy na antenie TVP3 Regionalna pojawiło się Podkarpacie w ramach właśnie tego wakacyjnego cyklu, a już jutro pojawi się Dukla i Rynek Dukielski. Na żywo będziemy opowiadać o tym, co takiego można robić ciekawego tutaj podczas wakacji. Okazuje się, że bardzo dużo. Będziemy mówić o historii, bo to właśnie w okolicach Dukli miała miejsce jedna z największych bitew podczas II wojny światowej, rozegranych właśnie na tym terenie. Ale będziemy mówili także o wcześniejszej historii, a więc święty Jan z Dukli i miejsca, do których do dziś pielgrzymują wierni, przyjeżdżając do tej miejscowości. Ale ta miejscowość i okolice Dukli to także gospodarstwa agroturystyczne, w których można bardzo ciekawie spędzić czas. To także rękodzieło, no i to oczywiście regionalne jadło. Ale mówiąc o gminie Dukla, zapraszając do Dukli, trzeba także pamiętać o przyrodzie, która tutaj także kusi i wabi turystów. I o tym wszystkim będziemy mówić jutro już od rana, od godziny 9:45 na antenie TVP3 Regionalna w programie Lato w regionach. A wieczorem tutaj na rynku jest zaplanowana impreza sobótkowa, a więc także tych tradycji sobótkowych nie zabraknie w programie Lato w regionach z Dukli. Już dziś Państwa na jutrzejsze spotkanie z tą gminą zapraszam na antenie TVP3 Regionalna. Do zobaczenia z Dukli. Kilkadziesiąt dzieci, głównie z polskich rodzin, zbadali we Lwowie lekarze z Polski, a dokładnie okuliści z Rzeszowskiego Centrum Medycznego. Sprawdzali kompleksowo wzrok kilkulatków, proponowali leczenie albo klasyczne okulary. Na Ukrainie często brakuje pieniędzy na nowoczesne badania medyczne. Gabinet badań zorganizowano w jednej z sal lwowskiej katedry. Zwykle odbywają się tu katechezy i parafialne spotkania, a tym razem właśnie tu stanęły przywiezione z Rzeszowa urządzenia. Bo w ramach akcji każde z dzieci mogło liczyć na komplet badań, także tych najnowocześniejszych. Na Ukrainie ciągle bardzo mało dostępnych i drogich. Przez kilka godzin lekarze przyjmowali kolejnych małych pacjentów, w większości uczniów najmłodszych klas polskich szkół we Lwowie. Badamy widzenie przestrzenne, widzenie barw, poszerzamy dzieci i następnie wykonujemy tak zwane komputerowe badanie wzroku. I ja oglądam i oceniam dno oka. To rodzaj badań przesiewowych, które mają pomóc we wczesnym zdiagnozowaniu ewentualnych wad wzroku i zaburzeń widzenia. Jeszcze raz przeczytaj, dobrze, to? 1, tak, 7, tak. Po to, aby, jak podkreślają lekarze, polskie dzieci ze Lwowa mogły spełniać swoje marzenia. Bo jak przekonują, problemy ze wzrokiem często skutkują najpierw problemami w nauce, a potem ograniczeniami w wyborze przyszłego zawodu. To także, jak podkreśla proboszcz parafii katedralnej we Lwowie, który zaprosił do siebie okulistów, wielkie wsparcie dla rodziców. Trzeba byłoby zacząć od tego, w jaki sposób działa tutaj służba zdrowia. Wiemy o tym, że to nie jest proste,
i że trzeba za to dużo zapłacić. Więc każde leczenie i każde badanie jest wielkim skarbem dla nas. Tym bardziej, że dzieci nie są tutaj leczone, rodzice nie mają na to pieniędzy. Rzeszowscy lekarze zapowiadają, że ich przyjazd do Lwowa nie był jednorazowy, bo już widzą, że potrzeby w tym zakresie są tu ogromne. Mamy tu wielu rodaków, chcemy kontynuować tradycje, chcemy pomagać naszym rodakom zamieszkałym w Lwowie. Uważam, że trzeba tak robić i myślę, że nie będzie to nasza pierwsza i ostatnia wizyta w Lwowie. Lekarze zadeklarowali też, że w razie potrzeby okulistycznej operacji albo noszenia okularów w przypadku najbiedniejszych dzieci pomogą w sfinansowaniu związanych z tym kosztów. Specjaliści od turystyki łamią sobie głowy, co zrobić, żeby rozwój tej branży był jak najbardziej nowoczesny. Szukają rozwiązań na miarę XXI wieku i najczęściej znajdują odpowiedzi umieszczone w telefonie komórkowym. Aplikacja mobilna dla jednych to jest codzienność, dla innych bardzo praktyczna nowość. W turystyce pozwala bez wychodzenia z domu sprawdzić trasę, zamówić nocleg czy wyżywienie. Tak właśnie zrobiono w Medyni Głogowskiej i okolicach, gdzie promuje się sztukę ceramiczną. Ośrodek garncerski w Medynie Głogowskiej jest największym tego typu obiektem w Polsce. Znajdują się tu XIX-wieczne domy z wyposażeniem, a także tradycyjny piec do wypalania ceramiki. Ile on stopni musi mieć w środku, żeby te nasze naczynia były wypalone? Ja nie wiem, czy tu pan podstępu... Około 1000 stopni. W ośrodku naszym organizowane są liczne wycieczki o charakterze turystyczno-krajoznawczym, ale zawsze z uwzględnieniem zajęć o charakterze praktycznym. Ale to za mało, by przyciągnąć turystów indywidualnych, zwłaszcza młodzież, która z reguły unika szkolnych wycieczek. Dlatego powstała aplikacja mobilna, która bez przewodników prowadzi turystów od Zagrody Garncarskiej przez drogi i ścieżki sąsiednich wiosek. Medynię Łańcucką, Pogwizdów, Zalesie i Czarną. Miejscowości te tworzyły kiedyś największe w Polsce zagłębie ceramiczne, zwane obecnie Ośrodkiem Garncarskim Medynia. Szlak można zwiedzać rowerem, pieszo, a także samochodem, odwiedzając m.in. pracownie garncarskie, galerie artystyczne, zabytki, a także miejsca widokowe. Nie musimy zwiedzać tych obiektów z przewodnikiem, więc jeżeli ktoś niespodziewanie akurat chce zwiedzić Zagrodę Garncarską, Ośrodek Garncarski, to również zapraszamy. Właśnie z taką aplikacją będzie można zrobić to bez problemu, ponieważ znajduje się tutaj audioprzewodnik. Turysta może wybrać łatwiejszą drogę, 13-kilometrową, bądź trudniejszą, prawie dwukrotnie dłuższą. Dzięki technologii GPS w każdej chwili może też sprawdzić swoją pozycję, znaleźć na mapie interesujący go obiekt. Aplikacja wyznaczy do niego najkrótszą drogę oraz dostarczy informacji na jego temat. Park Matki Boskiej Jagodnej w Medynie Łańcuckiej został zaprojektowany i założony na trasie garncarskiego szlaku przy bijącym tu od niepamiętnych czasów źródełku. Oprócz tych właśnie takich turystycznych obiektów też możemy spróbować skontaktować z bazą noclegową. Aplikacja powstała w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Platforma Obywatelska zorganizowała dziś w Rzeszowie swoją pierwszą konwencję programową. Politycy tej partii twierdzą, że rozpoczynają dyskusję o tym, co dla Polski i Polaków jest teraz najważniejsze. Wszystkie propozycje znajdą się w ogólnopolskim programie PO, który ma być zaprezentowany we wrześniu. Platforma chce z nim iść do najbliższych wyborów samorządowych i parlamentarnych. Tematem rzeszowskiej konwencji programowej były wyzwania Polski cyfrowej i fundusze europejskie. Uczestnicy spotkania podkreślali, że szczególnie ważną sprawą jest dziś zapewnienie powszechnego dostępu do internetu, bo otwiera ludziom nawet w mniejszych miejscowościach okno na świat. Chcemy słuchać ludzi, co dziś dla nich jest ważne, by stworzyć program nie dla Platformy, ale obywateli, mówią liderzy PO. Nazywamy go Polska Obywatelska 2.0, aby podkreślić to, że jest to program dla obywateli, gdzie jakość życia, usługi lokalne, infrastruktura lokalna będą w centrum naszej uwagi. Przed nami pracowite wakacje, mówi szef PO Grzegorz Schetyna, bo w najbliższych tygodniach podobne konwencje odbędą się we wszystkich województwach. Zdaniem Schetyny to część budowania nowej Platformy Obywatelskiej, która z nową energią zaczyna przygotowania do wyborów, najpierw samorządowych, a później parlamentarnych. Każdy dzień jest ważny. Każdy dzień musi być przez nas przepracowany, przemyślany. Musimy pokazać nam wszystkim, Polakom także, że bardzo nam na tym zależy, że chcemy zbudować nową Platformę, że jesteśmy gotowi do tego, żeby wziąć za nią odpowiedzialność, a Platforma jest w stanie wziąć odpowiedzialność
za Polskę, tak jak przez te ostatnie 8 lat. Podczas dzisiejszej konferencji liderzy PO odnieśli się także do dzisiejszych medialnych informacji, jakoby jednym ze współpracowników Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej, był były tajny agent SB. Przewodniczący Platformy domaga się, by premier Beata Szydło do czasu wyjaśnienia sprawy zawiesiła ministra. Chce też pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej będzie gościem telewizji Rzeszów. Rozmowa około 20:25, czyli po kolejnym wydaniu Aktualności. Do Rzeszowa przyjechali też dziś także politycy Nowoczesnej. Ta partia też przygotowuje program wyborczy, organizuje konsultacje ze swoimi członkami i sympatykami. Przyjechali posłowie, były debaty, hasło tych spotkań: Nowoczesna, tu zaczyna się lepsza przyszłość. Konsultacje dotyczyły 5 zagadnień, m.in. ładu konstytucyjnego, jego wpływu na bezpieczeństwo polskich rodzin, nowoczesnej gospodarki, patriotyzmu. Właśnie te kwestie będą najważniejszymi elementami programu Nowoczesnej. To spotkanie ludzi, którzy czują odpowiedzialność za to, w jakim kraju będą żyli w najbliższych latach, mówią liderzy Nowoczesnej. Nowoczesna jest wierna swojemu zobowiązaniu jeszcze z czasów kampanii, a mianowicie tego, że będzie słuchała obywateli, że będziemy wsłuchiwali się w problemy, w troski, szukali rozwiązań, bo na to jesteśmy nastawieni, nie na generowanie konfliktów, nie generowanie sporów, czy to z Trybunałem Konstytucyjnym, czy rozpętywania wojny teraz już z Komisją Europejską. Podobne konsultacje odbyły się dziś także w Krakowie i Poznaniu. Swój program dla Polski Nowoczesna chce przedstawić na początku września. Jak mówią liderzy partii, to ma być alternatywa dla trwającego od lat jałowego sporu między PiS-em a PO. Żeby wreszcie politycy zaczęli dotrzymywać słowa. Stawiamy na gospodarkę i przedsiębiorczość w naszym programie, bo żeby pomagać polskim rodzinom, trzeba mieć na to pieniądze i trzeba mieć na to realne pieniądze, a nie zadłużać nasze przyszłe pokolenia, nasze dzieci. Posłów Nowoczesnej niepokoi zapowiedź wysłania naszych samolotów na Bliski Wschód, które mają wspierać walkę z Państwem Islamskim. To realne zagrożenie dla Polski, uważają. Dlatego domagają się konsultacji w tej sprawie. Krytykują też ustawę antyterrorystyczną. Ich zdaniem, zamiast zapewnić Polsce bezpieczeństwo, uderzy w prawa i wolności obywateli. To był Rzeszów, a teraz Baranów Sandomierski, 4. Forum Kobiet Podkarpacia imienia Grażyny Gęsickiej. Parlamentarzyści, samorządowcy, ludzie nauki, kultury i sztuki zastanawiali się na temat aktywności kobiet w życiu publicznym. Rozmawiamy o tym samym. Jak najlepiej kobiety mogą służyć własnej ojczyźnie, własnej rodzinie, własnemu środowisku lokalnemu i rozmawiamy o tym, jak dobrze służyć dobru wspólnemu. Bo służąc dobru wspólnemu, służymy sobie. W forum uczestniczyły kobiety, które osiągnęły sukces zawodowy w różnych dziedzinach, w służbie zdrowia, działalności naukowej, twórczej czy politycznej. Dyskutowały i zastanawiały się, jak dziś połączyć życie rodzinne i zawodowe. Forum cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Według uczestniczek takie spotkania to doskonała okazja do nawiązania nowych znajomości i podzielenia się doświadczeniami. Słoneczna pogoda zachęca do wypoczywania na świeżym powietrzu. Dziś w regionie było wiele imprez, koncertów i pikników. Swoje święta zorganizowały też samorządy. Na przykład w Głogowie Małopolskim trwają Dni tego miasta. Dziś na scenie prezentują się zespoły folklorystyczne, a impreza rozpoczęła się od wojewódzkiego przeglądu zespołów mażoretek i cheerleaderek. Kadetki, juniorki i seniorki, jednym słowem mażoretki i cheerleaderki w wieku od 7 lat po nastolatki. To właśnie one prezentowały swoje umiejętności przed głogowską publicznością. Zespoły walczyły w dwóch kategoriach, a nagrodą były puchary i medale. Przyjechały do nas zespoły z terenu całego województwa podkarpackiego. Między innymi z Ustrzyk Dolnych, z Majdanu Królewskiego, z Chmielnika. Tutaj nasze dziewczyny są z Głogowa, z Lipia i jeszcze tam z paru miejscowości. Łącznie jest ponad 250 dziewczyn. Koncerty, pokazy sprzętu policyjnego i strażackiego, wystawy aktywnej grupy twórców oraz wręczenie nagrody Głogowianin Roku. To tylko niektóre z tegorocznych atrakcji w ramach Dni Głogowa. Dla najmłodszych będą konkursy z nagrodami i zabawy. Thank you.
Mają od 7 do 15 lat, a już są studentami. Studentami Młodego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dostali indeksy i raz w miesiącu, począwszy od października aż do dziś, uczestniczyli w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych i studentów. Staraliśmy się kłaść nacisk na to, żeby to były zajęcia takie, w których dziecko aktywnie uczestniczy. Bo w ogóle naszym celem jest przekonać dzieci, że nauka wcale nie jest nudna i można się nią świetnie bawić. A dziś mali studenci odebrali dyplomy potwierdzające ukończenie nauki w tej edycji Małego Uniwersytetu. Oczywiście rok akademicki zaliczyli wszyscy, czyli ponad 350 osób. Zainteresowanie zajęciami dla dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Rzeszowskim jest duże, dlatego władze uczelni już teraz zapowiadają, że będą one kontynuowane. Zapisy ruszą już we wrześniu. A na koniec Dębica, gdzie trwa festiwal piosenki religijnej i patriotycznej Polonia Semper Fidelis. W tym roku gwiazdą będzie zespół 2+1. Natomiast podczas koncertu inauguracyjnego zagrała orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Ziemia nasza ukochana, wstęgą Wisły opasana, ono jesteś właśnie taka, najpiękniejsza Polona. Nasza orkiestra wywodzi się z takiej znanej wcześniej orkiestry 1. Pułku Strzelców Podhalańskich, która stacjonowała właśnie w naszych koszarach w Nowym Sączu. Dlatego właśnie w naszym repertuarze są te marsze góralskie, no ale w związku z tym właśnie też występujemy w kapeluszach, w pelerynach podczas właśnie musztry paradnej, podczas uroczystości oficjalnych. Ciągle aktualny jest temat piosenki religijnej. Ta piosenka religijna, ona nie straciła na wartości, ale ona żyje, ona jest i ona jest dla nas grana, ona jest dla nas śpiewana. Również jest wielkie zapotrzebowanie na patriotyzm. Właśnie dzisiaj, w tych czasach, ten patriotyzm możemy ukazywać właśnie w tej formie. To były aktualności. Życzę Państwu miłego, spokojnego wieczoru. Dziękuję i do zobaczenia.